Jest jakieś wyolbrzymienie, również w tym, co Pan powiedział, jakieś nieprawdopodobne przemnożenie, jakiś to olbrzymi mnożnik działa, że raptem młodzi ludzie się zbuntowali przeciwko temu, co rząd zamierza zrobić w zakresie obrony praw intelektualnych. Jest jakaś olbrzymia mgła, coś się dzieje i wszyscy są zaalarmowani, bo wszyscy z internetu korzystają, wszyscy lubią ten środek, tam się rozpowszechnia wiadomości, tam się przekazuje informacje, piosenki, filmy, nagrania, w ogóle encyklopedii na papierze się już właściwie nie wydaje, bo działa ta Wikipedia, więc to jest potężna rzecz i raptem przedstawia się sprawę takie, bo to było coś tu było zagrożone. Otóż rząd też, prawda, się zbudził i zaczął gwałtownie patrzeć, co się w tej sprawie działo. Ministrowie sami popatrzyli, co przedtem robili. Okazuje się tak, że rozsyłali te informacje do innych, żeby było wieszone na stronie, że nic w polskim ustawodawstwie nie trzeba zmieniać. Że w wielu punktach ta akta, to międzynarodowe porozumienie, które było negocjowane może jakoś tam tajnie, może oczywiście, że naciskały na to firmy tym zainteresowane, produkujące filmy, produkujące muzykę, płyty, chroniące autorów. Wszystko to jest prawda. No, ale okazuje się, że ta akta jest, że nasze obecne ustawodawstwo jest bardziej restrykcyjne w niektórych punktach niż to porozumienie, które podpisujemy. Ważne jest porozumienie międzynarodowe, bo ono jakby rozszerza się na te kraje, które tego nie stosują w ogóle ochrony praw intelektualnych, praw własności. To jest jakieś również nasze zobowiązanie, że będziemy tkwili w tym porozumieniu, nawet zmieniając w taki czy w inny sposób nasze ustawodawstwo, jednak będziemy trzymali się tych ram, jakie żeśmy podpisali w tym porozumieniu. Natomiast, jak powiadam, i nasz kodeks karny przewiduje już kary za to. Tam są takie różnice, na przykład w tym akta mówi się, że coś tam jest niedozwolone, jeśli jest stosowane w celach handlowych. U nas, jeśli w ogóle ktoś odniesie korzyść jakąś osobistą, czyli jest znacznie, w niektórych punktach jest jakby nawet węziej, to nasze ustawodawstwo do tego podchodzi, do kradzieży programów komputerowych, do kradzieży filmów przez internet, czy programów muzycznych, więc nawet powiedziałbym, że zostawiamy sobie tutaj pewien luz na ewentualny sposób interpretacji tego, czy faktyczne stosowanie kar, czy możliwość odstąpienia od przestępstw o niewielkim znaczeniu, niewielkiej szkodliwości, jak ktoś sam dla siebie coś tam skopiował nielegalnie. Akta tu jest, nasze obecne ustawodawstwo jest bardziej restrykcyjne niż to, co podpisujemy w tym akta.